Moim gościem jest pan Władysław Krzyżanowski, kandydat do Rady Powiatu Ostrowskiego, startujący z Komitetu Koalicji Obywatelskiej, lista numer 5, w okręgu numer 1 z miejsca numer 1. Proszę powiedzieć... Jeśli można uściślić, z tego komitetu oczywiście, ale ten komitet, do tego komitetu wchodzi Ziemia Ostrowska, który ja jestem również reprezentantem i szefem Ziemi Ostrowskiej. Takie stowarzyszenie istnieje już od ponad 25 lat. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego po raz kolejny zdecydował się pan na start w wyborach? No najtrudniej mówić o sobie, ale całe życie zawodowe pracuję w Ostrowie Mazowieckiej. Jestem z nią związany bardzo. Nie ukrywam, to jest mój drugi dom poza miejscem urodzenia. Co mogę powiedzieć? Dane mi było organizować zespoły, z którymi dochodziliśmy do sporych sukcesów. Szpital, który miał 4 oddziały w krótkim czasie w tym zespole, którym kierowałem, stworzyliśmy ich 11. Zorganizowaliśmy poradnie specjalistyczne. Szpital Ostrowski jako szpital powiatowy, jeden z pierwszych, chyba trzech w Polsce, miał już tomograf komputerowy. Realizowaliśmy ciągłą dbałość o pacjenta. Po to, po co jest powołane, gdzie napisany jest szyld, szpital czy przychodnia specjalistyczna. Potem, kiedy było mi dane być burmistrzem, dzielnica, która była slumsem, zmieniliśmy nie do Poznania. Mój następca również realizował to przedsięwzięcie, można dzisiaj tam pojechać. Nawet inne dzielnice brały przykład, jak można niedużymi nakładami stworzyć przyjazne, miłe miejsce do zamieszkania. Nawet tam, gdzie komuś się nie powiodło, czy ktoś po prostu w życiu nie podążył za biegiem czasu. Cóż więcej, mogę powiedzieć, zagubiłem, to tutaj może utniemy, tak? No dobrze, nie, to zakończymy, ja zadam kolejne pytanie, dobrze? Pytał pan również o to, dlaczego startuję, tak? Aha. Na pytanie, dlaczego startuję, no właśnie wydaje mi się, że mam doświadczenie, umiem współpracować w zespołach, jestem konsekwentny, nie poddaję się trudnościom i do ustalonego celu zdążam konsekwentnie. Zna pan doskonale samorząd, zna pan jego złożoność. Jakie szczególnie będą dla pana ważne sprawy, dziedziny samorządu? To bardzo ważne pytanie. Muszę powiedzieć, że wiele jest spraw, które trzeba w samorządzie rozwiązywać, ale ja niezmiennie kieruję swoje całe pełne zaangażowanie w sprawach zdrowia. No, udało mi się jako burmistrzowi zapobiec dwukrotnym próbom prywatyzacji szpitala w Ostrowi. Z kimś współpracowałem, a także poprawić dostępność. No nie może być tak, że dzisiaj pacjent oczekuje w poradni neurologicznej ponad 300 dni po poradę. To jest po prostu niemożliwe. Albo to, że pacjent do poradni chirurgicznej z pilnym skierowaniem oczekuje 7 czy 8 dni. To jest po prostu, to jest nie do pomyślenia. To trzeba zmienić. Dlatego będę się koncentrował nad poprawą dostępności specjalistyki i podstawowej opieki zdrowotnej oraz sprawnego funkcjonowania szpitala publicznego. To są poważne sprawy. Społeczeństwo się starzeje i jest ważnym, czy ten pacjent może w tym swoim powiatowym szpitalu otrzymać tą poradę specjalistyczną po ludzku, że tak powiem, a nie wskazanym terminie 360 dni. To jest po prostu, nie powinno się ujawniać, znaczy nie powinno się organizować tak opieki, żeby coś takiego mogło występować w statystyce, bo to nie jest już opieka, to nie jest porada. To może być lepiej zaułek, ten człowiek oczekujący po prostu może się jego stan tak pogorszyć, że będzie trudno z tego stanu go potem wyprowadzić. Tak nie można organizować opieki zdrowotnej. Jak to zmienić? Trzeba po prostu umieć współpracować. Umieć sprowadzić. Wielu specjalistów w Ostrowiu odeszło w sposób zawiniony przez władzę. Tego nie ukrywam. Mówię to głośno. Mówię to z trybuny Rady Powiatu, bo w tej chwili pełnię mandat radnego powiatu. W otwarty sposób. Wielu specjalistów się od nas wyniosło i albo nie chce przyjść tutaj. Mieliśmy na przykład poradnie leczenia bólu.
chełpiliśmy się tym, bo pomagaliśmy chorym. To była jedna z poradni w regionie. Nie ma jej od kilku lat. Bo taką politykę personalną prowadzono, że lekarz, który prowadził tę poradnię. Ja powiedziałem panu staroście, na kolanach trzeba prosić takiego lekarza, w cudzysłowie, żeby on pozostał. A widocznie stworzono mu, przepraszam, w cudzysłowie, takie warunki, że odszedł. I gdzie indziej znalazł miejsce zatrudnienia. Poradnia leczenia, leczenie bólu jest niezwykle skomplikowane i nie poradzi sobie każdy lekarz. To musi być wyjątkowy specjalista zajmujący się tą dziedziną. Nikomu nie muszę mówić, co to znaczy ból fizyczny. Dlaczego to właśnie na pana warto oddać głos? No to także jest trudne pytanie, to raczej należałoby zadać społeczeństwu. No mogę powiedzieć tak, że jestem, jak mówiłem, jestem konsekwentny, jestem do ustalonego celu, podążam konsekwentnie, niezmiennie. Jakieś trudności napotykane przełamuję. I trzeba być wiarygodnym wobec ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No mogę jeszcze powiedzieć, apelując do społeczeństwa, że pójdźcie państwo na wybory najbliższe i proszę o głos. Dziękuję bardzo.